Dzień dobry, dzień życia ogrodnika, amatora i Cię zapraszam na film pod tytułem Pomidorowe Eldorado. Dlaczego mi tak pomidory dobrze rosną? Dlaczego są takie duże, okazałe? Dlaczego jest ich tak wiele? Jeśli jesteście ciekawi moich pomidorów, jak one rosną pod koniec lipca, początkiem sierpnia, to zapraszam do tego odcinka. Koniec lipca w moim ogródku, w moim warzywniku, a szczególnie moje pomidorowe Eldorado w tunelach z poliwęglanu. Ja mam takie tunele firmy Evex. Bardzo dobrze się spisują. Pewnie różne tunele się Wam spisują dobrze, ale ja mam takie, więc Wam też pokazuję. I pokazuję Wam te moje pomidory, krzaki pomidorów. Myślałem, że nie będzie tak sporo i tak dużo. Są oczywiście takie krzaki, takie odmiany, które nie zaowocowały dobrze. Widać, że są gołe te łodygi, a zerwałem dopiero parę tych owoców. Ale na innych krzakach z kolei, innych odmianach, jest tych pomidorów dość sporo. Na przykład tutaj jesteśmy przy takiej fajnej odmianie. To odmiana Red Pear. Rośnie w takich gronach nie bardzo obfitych. Tak jak widzicie, jest tutaj 6 owoców, na przykład tutaj jest 6, ale każdy z nich jest naprawdę duży. Tutaj dla przykładu takie pomidory, ja myślę, że one mają przynajmniej po 400-500 gramów, jak nie więcej. Jeśli policzyć, by teraz można było chociaż ile one już mają pomidorów, ile tych owoców na wagę, no to myślę, że dość sporo. Tak szacunkowo tutaj mam z 1,5 do 2 kg, tutaj wyżej podobnie, to jest 4. Wprawdzie u góry tych owoców nie ma, kwiaty nie zawiązały, bo mają też sporo tego do wykarmienia. Tutaj na tym drugim krzaku, który poszedł nawet na 3 pędy, zobaczcie, jest główny pęd tutaj, się rozdzielił, jeden, drugi, potem trzeci i na tym każdym pędzie są owoce. Myślę, że około 20 takich pomidorów po około 300 gramów będzie, więc myślę, że około 6 kg. Tutaj jest taka odmiana, ja to przeczytam, Satolone 2. Takie podłużne owoce, pomidor poprowadzony też aż na 3 pędy. No tak, tak go poprowadziłem, no i nie będę teraz tutaj się wypowiadał. Nawet dobrze, bo tych gron jest sporo, a owoce też są dość duże. Mam tutaj odmianę Gargamel, pięknie też rośnie, jeden krzak, drugi. Przejdę tutaj w tym tunelu pomalutku, żebyście zobaczyli, nie będę opowiadał może o wszystkich odmianach, bo jest ich aż 43 różne. Tylko te niektóre, które tak zauważam, że są bardzo dobrze. Tutaj właśnie ta odmiana Malinowy Retro. Ta jest chyba najbardziej plenna w moim tunelu. Takie różne odmiany, dziwne kolory. Tutaj jest Brutus, też bardzo ładnie zawiązane owoce, sporo. Tutaj taka odmiana po owocach takich paskowanych, żółto-zielonych. Nazywa się Lucky Tiger. Tutaj ten owoc, o który przed chwileczką zobaczyliście, to Pink Siberian Tiger. Tutaj zorza toruńska. Jedna z ciekawszych odmian pomidorów. Muszę tutaj przejść przez ten gąszcz.
Naprawdę sporo tych owoców, jak widać. Tutaj taka odmiana podłużnych owoców jak papryka, Hugo. A tutaj taka ciekawostka, jak pomidory wyrosły pod kostką, pod krawężnikiem w tym przejściu. Zobaczcie, gdzieś tam musiało to puścić, wyrosło kilka krzaków. Ja je przywiązałem tutaj sznurkami. Chociaż te owoce pokazują, że są takie małe. No zobaczymy, co to będzie za pomidor. Ale to pokazuje, jak bardzo jest żywotny pomidor, ta roślina. Jak bardzo chce rosnąć. Mimo niesprzyjających warunków, a rośnie. A czasami tak choroby nam dziesiątkują nasze uprawy. Jesteśmy w drugiej alejce pomidorowej. Tutaj jest taki fajny, żółty pomidor. Nazywa się Goldene Kuningin. Nie wiem, czy dobrze czytam. Ale jest czerwono. No i tutaj te giganty, owoce. Dzisiaj więcej wam pokazuję niż mówię, ale może też warto pokazać. Teraz przejdę do drugiego tunelu. No, w skrzyniach rosną różne warzywa. Tutaj wykoszone truskawki, ja bardzo odbijają. O, jeszcze teraz jesteśmy przy moich pomidorach w gruncie, rosnących pod chmurką. I też chyba nieźle. Nie tylko pokazuję, jak rosną w tunelu w sprzyjających warunkach, tylko w gorszych. Pod chmurką zawsze trochę gorzej pomidorom, ale jak widać też nieźle. Ja już zbieram te moje pomidory jakiś czas, bo sadzone były dość szybko. Z początkiem maja sadziłem już w tunelu, ale i też do gruntu pod chmurkę. Tak wygląda moje pomidorowe Eldorado. Dużo jest krzaków tych niskich, karłowych, niskopiennych, krzaczastych. Niektóre już są ogołocone z liści, bo były jakieś oznaki chorób, więc wolałem je usunąć. Trochę przez warunki atmosferyczne, popękane jakieś ślady jakby po biciu. I drugi tunel, tu też pomidorki. Większość takich odmian koktajlowych. Postanowiłem również te odmiany posadzić w tunelu. Zobaczę, jak rosną. Na razie nie najgorzej. Owoców dość sporo. Tutaj pięknie rosną takie jakby korale, zobaczcie. Tutaj jest 4, około 12-15 owoców takiej wielkości, około 40-50 gramów. Jest sporo. To jest odmiana, która nazywa się Limetto. Tutaj cytrynek groniasty, ten żółty. No i bardzo smaczna odmiana Black Cherry. A tu jakieś giganty też, potężne te owoce, potężne. Bardzo. O, przy okazji papryka.
Tutaj te ogromne owoce to odmiana Cordibue. Zobaczyliście, jak rosną moje pomidory. Uprawiam pomidory trochę na sucho, czyli podlewam rzadko, a intensywnie. W upały oczywiście ta częstotliwość się zwiększa. Na początku podlewałem raz na 2 tygodnie, potem raz na 10 dni, potem raz na tydzień. Około 10-15 litrów pod każdy krzak pomidora. Nie pod samą łodygę, tylko trochę dalej. Korzenie szukały wody, rozrastały się, dzięki temu system korzeniowy jest teraz dobrze rozbudowany i ma szansę wyżywić te wszystkie owoce, tą mnogość tych owoców, ilość jest w stanie taki krzak wyżywić. Moje nawożenie tych pomidorów ograniczało się do kilku takich zabiegów nawozowych, to znaczy jesienią przed sadzeniem był obornik koński, przekopana była ziemia z tym obornikiem. Następnie wiosną była gnojowica, wczesna wiosną gnojowica końska, dostarczająca między innymi azotu, przekopane. To było około 5-4 tygodni przed sadzeniem pomidorów. Następnie do dołka, tak trochę, może na wyrost, ale garść pokrzywy między innymi. Po posadzeniu była gnojówka z pokrzyw, jakieś 2 tygodnie po posadzeniu gnojówka z pokrzyw raz, potem po jakichś 3-4 tygodniach drugi raz. Zastosowałem też raz nawóz dedykowany do pomidorów, taki kupny, tutaj Wam wyświetlę jak wyglądał, taki dedykowany nawóz do rozcieńczenia z wodą. No i to było wszystko. Do tej pory nie nawoziłem już niczym więcej. Z oprysków to było zapobiegawczy oprysk poliwersum, żeby chorób nie było. W niektórych przypadkach, kiedy krzak był trochę gorszej kondycji, ale to dotyczyło krzaków na zewnątrz, to zastosowałem oprysk z miedzianu, czyli z takiej miedzi, antygrzybiczny taki preparat, ale bardziej zapobiegawczy, stosowany w uprawach ekologicznych. Jak widać, moje pomidory są wyściółkowane skoszoną trawą. W tunelu również, to zapobiega nadmiernemu parowaniu, ale również trawa dostarcza tutaj nawozu, rozkładając się, wprawdzie powoli, ale myślę, że dostarcza jakieś składniki odżywcze, między innymi azot, który był w niej zawarty. Można doceniać bądź nie, ale ja stosowałem. No i to widzicie na załączonym obrazku, na załączonym tutaj filmie, czy to przynosi efekty, czy moja uprawa, stosowanie się do tych wskazówek, o których mówię, ma sens. Może niektórzy mają więcej owoców, może mają większe, ale czy to ma znaczenie? Ja mam pomidory własne, wiem czym są nawożone, że prowadzę tą uprawę ekologicznie. No mam nadzieję, że nie będę musiał stosować oprysku chemicznego, jeśli by weszła zaraza ziemniaka. Obserwuję swoje liście, swoje krzaki pomidorów. Dzisiaj w tym filmie chciałem Wam pokazać moje pomidorowe Eldorado. Dzisiaj chyba jest 29 czy 30 lipca, więc tak widzicie, jak wyglądają moje plony, moje pomidory w tym okresie. Myślę, że to wszystko w tym filmiku. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam do moich wszystkich filmów na kanale, do komentowania, do lajkowania, jeśli Wam się podoba. A ci, którzy nie subskrybują, to zapraszam do subskrypcji. Może Wam się przyda któryś film kolejny, który będę pokazywał na kanale. A przynajmniej jak włączycie opcję dzwoneczka, to nie minie Was powiadomienie o nowym filmie, który akurat udostępniłem na kanale. To wszystko. Dzięki. Do usłyszenia. Do zobaczenia.